to nie jest kwiecień, to nie jest bynajmniej maj, a ciepło jest, jakby było to w kwietniu czy w maju nawet. Witamy 1 stycznia 2023. Stycznia 2023 roku, pierwsza rajza oficjalna, tak, inauguracja sezonu. Chociaż ciężko to brzmi, inauguracja sezonu, zwłaszcza że poprzedni sezon skończył się jakieś poręnaście godzin temu. Rekordowo długo przerwa, ale słuchajcie, sytuacja jest taka, że 15 stopni na gradach. Niewiarygodna rzecz. W tym dniu padł rekord temperatury w Polsce. W Głuchołazach odnotowali 18,5 stopnia. W Bielsku 17 stopni o 6 rano. 1 stycznia, słuchajcie. Tak więc witamy od 1 stycznia 2023 roku. Historyczna rajza, albowiem jeszcze nigdy się nie zdarzyło tak wcześnie, nie licząc oczywiście nocy, rozpoczynać rajzy rowerowej. Godzina 12, 1 stycznia 2023. Kościół katolicki obchodzi święto Matki Bożej Rodzicielki. Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Tak więc zaczynamy. Słuchajcie, jest ciepło i rozumie, ale żeby w krótkich galotach jeździć, to już jest głupota. Takie ciepło jest czasami zdradliwe, bo potrafi nieźle dać w kolana. Cóż, no na głupotę nie ma rady. W parku w Pszczynie ludzie wyszli i dobrze.
dotarły. To jest dawno cegielnia. Kleimy się koło. Mam nadzieję, że tu nie ma jakichś grychu. A tu jeszcze też dali był budynek. Kurde, ale to się wali. Wysoko, nie tak jeszcze samotka. Ale obiekt jest potężny, śmierdzi tu z pięknizną. A dać pozór. Czy tu jeszcze coś pod nami jest? Jakiś poziom? Ale sypisko śmieci, co to zrobili? To? Wow, nieźle. Z YouTube'a o tym się dowiedziałem. Jaki ryby. Obiekt jest w złym stanie, ale naprawdę robi
Będzie obrażenie. Wejścia. Widzicie, coś jeszcze jest. Zajrzyjcie i to bez miejsca kamerowa wchodził. No, czuję się jak rząd nie przyjdzie. Ale jest klimat, kurde, widzicie to? Ja pierdzielę. Śmierdzi to z tym blizną. Lampy, jest to automatyczne. Mega. Mega wrażenia. Dobra, wyłażymy. Będziemy się dali obejść. Jak to wygląda? O, jest petarda. Także zrobił się nam urbek. Bajunia. Oczywiście śmieci muszą być, jakże by inaczej. Widać jeszcze też coś, jakieś obiekty były. Ale się zbyły. Coś tu stało jeszcze. Tam stoi jeszcze kumin. To była kiedyś cegielnia. Wejść się tu dość łatwo. Robimy foty. Ja pierdzielę, widzicie to, ja tam był w środku. Jest klimat. Poczułeś ze w urbeksu. Ale pamiętajcie, że na urbeksach niczego nie niszczymy, niczego nie zabieramy. Po prostu zostawiamy tylko ślady stóp i robimy zdjęcia, filmy i na tym temat się kończy. W zasadzie to nie powinienem do końca ujawniać, co to za obiekt jest.
było to dosyć duże piesku. Jako część jeszcze wzrostaj. Więc się tam nie zbliżą za bardzo, żebym nie uwidział. O, w sumie spiąć się na ten kumin by dało, no, że on jest krzywy i grozi zawaleniem. Więc się pod niego raczej podradzą. Aczkolwiek gdyby się dało wyjść, ale zobaczcie, to jest popękane, krzywe jak do piorunów. Na pewno roba tam bazić nie wyjdzie. Ale tu już widzicie, jest kolejne wejście do środka. Dawać pozór, żeby nie uwidzieli, cholera. Tam są chałupy. Dobra. Widzicie, jak to jest zawalone? Oglądam też czasami urbeksy. I bez tuż dowiedziałem się o tym miejscu, chociaż na urbexach nie podawają lokalizacji takich miejsc, ale roba zlokalizował. Kurczę, kumin jest fest przechylony. Nie ma szans, żeby wyłazić. Także to pewnie jest kwestią czasu, kiedy ten kumin runie. Ale widzicie, te główne korytarze to wszystko jeszcze jest, aczkolwiek ściany boczne wszystko już się wali. A roba taki odważny i tam w los. No, piękny obiekt. Powiedziałby żądny przygód. Pozdrawiamy żądnego przygód. Nie Fabiana, tylko Juliana. Ale się nam urbex udał. Krótki, bo krótki. Ale zawsze coś. Jest ciekawy obiekt. Nie wiedziałem o tym. Niedaleko jest pałac Bażantarnia. Więc pewnie jedno z drugim było powiązane. Ale generalnie rzecz biorąc, można wyjść. Jakub Bazobór. Mega wrażenia. Zobaczcie, jakie to było duże. To jest jeden z budynków chyba tylko. Tamta reszta już jest rozwalona. Na fundamenta zostały. Tutaj są pałka na sprzedaż. O, nawet Feuerwehra też jest do sprzedania. A, niemiecko Feuerwehra. Nie wiem, to taka Feuerwehra. 5100? Tanie. O, tutaj są Audice. Kurde, Mercedesy. Zapraszam. BMW zarezerwowany. O, ten. Kurde, taki by mi się przydał. Skoda, muszę do niedzielone. A rok produkcji 2019. Pojazd. Poduszki powietrzne, ABS,
centralny zamek, a jak na szybę, klimatyzacja, regulowana wysokość kolumny kierowcy, wspomaganie układu kierowniczego, podgrzewane fotele, 54 tysiące. Niestety. Ryba, którego nie mogę kupić. Ale ten czerwony też jest fajny. Piękna rzecz. Ale nie na mój portfel jak na razie. Co to, jakieś kamery tam są? Aha. Jeśli chodzi o stawy, to są kamerki. Czy te lasy tam się dowjechać? No nie wiem, ale się dowie. W jakimś lesie cóżcu, aczkolwiek nie jest to ten słynny baraniuk. On jest co prawda na terenie żor, ale tu jest niedaleko. Nigdy w tym lesie nie był. Wiem, że jest ciekawie, a ja szukam się pewnego obiektu. Wjechałem do tego lasu w Suszcu i słuchajcie, straciłem tylko czas. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Las fajny, ale krzypopek dużo. Przeorane te drogi trochę. Ale do tego obiektu się nie da dojechać. No bo tak, godą krzypopek dużo. Więc spróbujemy z innej strony. Ktoś by pomyślał, że roba się podda, ale nie. Nie ma takiej opcji. Roba się nie poddaje. Tak lipko. Pozdrawiamy pana z Cieszyna. Kolegę pana Wojtka. Gdzieś tam z roboty. Także pozdrawiamy Cieszyn. Miło, że mnie tam też oglądacie. No, Cieszyn był już wiele razy na rajzach. Przy okazji też była rajza na bardziej Bezuch w Czechach, więc daliśmy radę wtedy. Ale bardzo ładne miasto Cieszyn. Dobra. Co, może tędy się uda. Powinno. Widzicie, trochę to przeorane. Powiem wam tak, że kałuże są, owszem, ale generalnie nie ma mokro w lesie. Szczewiki mu suche całkowicie. Jak widać. I żałuję, że dzisiaj nie pojechał na słupki rusko-austriackie, bo dzisiaj byłyby super warunki nawet do zbierania tego, tych słupków, znaczy zbierania, no szukania ich. Ale mamy nadzieję, że jeszcze się zdarzy, co ja godam, że się zdarzy coś takiego jeszcze w zimie. Nie, 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 to się nie śmie powtarzać. Bo to wszystko teraz, te rowery, to jest wszystko kosztem nart. Niestety, no sezon narciarski się mi skurczył. Dwie skirajzy tylko, no słabo. Hajsi wyjeżdżą. Sistow. Tam były dwa, był monitoring. Tu widzę na razie jeden. Ale też nie widzę kamer. Teraz moje pytanie jest takie. Kaj się tu wyjedzie. Bo jestem blisko zaś tego obiektu. O kurde, co to tam jest? Tam coś jest, ale tu raczej nie przejadymy. Mamy jakiś obiekt. To jest chyba ten
o którym Broba myślał. W każdym razie obiekt jest dość duży. Znaczy nie tak duży jak ta cegielnia, ale wysoki. No. Urbex cegielniały raj. Są stawy. Wiadro jakieś wyciepane metalowe. Amper po śląsku. To jest wiadro. Po śląsku amper. Myślę, że co na Górnym Śląsku, nie? O, w mordę. Jakieś ruiny. Ale jaja. Robi się mrocznie, powiem wam szczerze. Tu zadupie totalne. Koło szósta. A tu mamy takie coś. To tylko lip. Wybaczcie to. Podobno to było kiedyś własnością książąt pszczyńskich. Jakby sobie czytał w źródłach. Ale co to było, to mi wygląda bardziej na jakiś wichlarz. Ciekawe są tu świeże ślady. Więc ciekawa sprawa. Okna rozczaskane. Skoro są rozczaskane szyby. A, tu jest haziel. Ja, srocz. Ale akcja. Proszę, proszę. Wiecie co? Sztrumu tu już nie ma, ale linia telefoniczna jeszcze jest. Jest częściowo z tego co widzę zawalone. Powiem wam, to wydarzenie. Kurde, lampa nie chce się odpuścić. Studnia z tego co widzę, kurde. Ja pierdzielę, trochę bym cykora tutaj włazić. Widzicie to? Piwnicę. Była woda. Tylko woda kapie. Ja pierdzielę.
chce iść. Słuchajcie, szranki krawiecki. Normalnie robana urbeksia. Zawalone wszystko, słuchajcie. Jaki numer. Ale tam powoła są skandalicznie w stanie. Na co uważać? Nie, to wszystko cieknie. Widzicie to? Jeszcze gardziny są. To pewnie był piec. Kurde. Takie meble jak ja jeszcze mam w kuchni. Ale jest. Śmierdzi z tym chlizną. Ja pierdzielę. Obieg jest duży, ale nie wszędzie pewnie zależy. Tak pierwsza matko jedyna. O cholera. Nie, tu nie ma co dalej iść. Tak się roba. Jeszcze. Aha, tam jest wejście do tej izby. Dobra. Kapie tu jak pierwny. Rower. Części rowerowe. Ja pierdzielę. Ale obiekt jest naprawdę spory. Wszystko zawalone. O pieruna, to jest wygorane. Ale obiekt. Tam chyba była łazienka. Jeśli już nie wlezimy tam, się to wszystko może zawalić. No, sporo tych izb było. Tu jest taki szrank jak wiemy. Jest klimat. Być łazienka. Dobra. Zgłosimy z tym. Widać trochę. Ale koło. Pozór. To by tu nie ciągnąć sobą. O pierna, a schody się wypalą. Pewnica jest dużo większa.
całej drogi trzymać. Widać los, co tam jest zawalone. Dobra. Musimy ci zwierzę. Muszę dziwać pod nogi. I otworzymy. Ale już wejście z drugiej strony. Tam też coś jest. Matko jedyna. Mamy prawdziwy urbeks. Sklepienia. Jak widzicie. Ale... Stołek robi klimat. Wyważymy. Tu widać, że ta część tutaj była obora. Tak wygląda, że to była obora. Tam było mieszkalne. Teraz pozór, po czym się chodzi, żeby tu nie wpaść do jaknia. Zajdziemy. Aha, to jest to miejsce, które zakratowane. Dużych nie był, ale nieźle wygląda. O kurde. Pieruna, to jest dość fajne. Zawalone. Nie ma co tam dalej leć. Cipeczka. Też pozawalone fest. Tu była obora, to wygląda. Jakiś krzywy. Tam już jest koniec. Ktoś tam pojedzie.
że jest tutaj monitoring. Do czemu? Ale obiekt naprawdę robi wrażenie. Poczcie, to nawet musiało być kiedyś w okno zamurowane, ale się na pewno było. To tu na pewno jakieś chlewy były, bo bym powiedział bardziej, skoro książę Pszczyński, no to stajnie. Ale jest co tu oglądać, jak jest czymś mieszkalne. Co warto zauważyć, te chlewy mają słabsze fundamenty jak ta mieszkalna część. Widzicie, jest wodociąg tutaj doprowadzony. Także to jeszcze musiało. Nie tak dawno, że tam był tutaj ta gardzina funkcjonować. A tym tu piwnicę. A, ja tam zaglądał. Jest to oddalone od cywilizacji dość sporo. Ale Ruba to praktycznie całe zwiedził. Jest obiekt potężny, moim zdaniem, ale niestety bardzo mocno już zniszczony. Nie tyle co zdewastowany, bo raczej śladów celowej dewastacji tutaj nie widzę. Obiekt i jademy do chałupy. No nieźle. Kurde. Strum mieli i telefon mieli, a więc musieli tu niedawno jeszcze mieszkać. Coś tu musiał być. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje na ten temat, to niech napisze w komentarzu. A zwłaszcza tutaj z okolic Pszczyny, to jest niedaleko drogi na Żory. Jo się też przypadkiem o tym dowiedział. Że się ściaprął. Ale dobra. Cisnijmy dalej. No tam mamy kryry. Nie jadę na baranioku, bo widziałem coś ciekawszego. Tak więc jademy sobie na jeziora Gorzałkowickiego. Jak najszybciej. Bo coś widać, coś widać, coś widać, coś co bardzo rzadko widać. A co to się dowiecie, kurczę? Wiecie, no nie dało mi to spokoju. Ja tu widział jakiś słupek. A on jest betonowy. To się nie liczy. Wisła Wielko, widać jest ścieżka rowerowa. Ale jest i widok Tatry. No pięknie. Oj, tutaj jest przestrzał. Na GoPro tego nie widzicie. Centralnie tam jak to światło widać w oddali, tam są Tatry widoczne, szczyty. To już Wisła Wielko. Widać szczyty Tatr. Tam daleko te szpice, to widać szczyty Tatr. Tu mamy Pilsko i Koziogórę. To są Tatry z nad jeziora Gorzałkowickiego. Piękna sprawa. Thank you.
kolejny raz widać Tatry w innej lokalizacji. Piękna sprawa. Taka niespodzianka i oby ten rok był pełen niespodzianek takich pięknych, fajnych, to bym sobie tego życzył. Trochę się zimniej już zrobiło, ale damy radę. Trochę głodny już rzek jest, więc zbliżą się do tamy do Czałkowicki przed mrokiem, żeby mi nie zawarli, bo tak to bym musiał trochę nadkładać. Ja wiem, bo to w sumie nadkładanie to moja specjalność, ale może innym razem. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to jest 1 stycznia 2023. Wygląda na październik, albo marzec, kwiecień. Brzegu. Przez kamerę przejechał spokojnie, normalnie. Teraz przejadę przez Bankow ze brzegu i zobaczymy, jak ona się schodzi się tutaj. Że jeszcze chyba się nie obudzili, jeszcze mają Sylwestra. Słychać strzały petard. No to jestem przy naszym kościele. Oczywiście ja tutaj był już dzisiaj, no bo rano był na mszy o 9:30. Wiadomo, w nowy rok zawsze się idzie do kościoła, a mówiąc o kościele, no to niestety wczoraj smutna informacja, że zmarł Benedykt XVI w wieku 95 roków po chorobie, no chorował już. Jak wiadomo, od 2013 roku emerytowany papież zrezygnował z tej funkcji. No, decyzja bardzo odważna, zresztą szacunek, bo po prostu no, powiedział, że nie do rady i rezygnuje. Do szansę komuś innemu. I tak oto Franciszek został wybrany, czyli Francek po śląsku. A jeśli chodzi o to, to ja mam też osobiste wspomnienie związane z Benedyktem XVI, a mianowicie miałem okazję go widzieć na własne oczy. Brałem udział we mszy, którą on sprawował na krakowskich Błoniach 28 maja 2006 roku. Widziałem go w Papamobile,
Naprawdę fajna skała to była. Takie miłe przeżycie, takie religijne. To była jedyna pielgrzymka do Polski, jako papieża oczywiście. No, na krakowskich błoniach msza, a potem pojechał do Auschwitz, do Oświęcimia, do Auschwitz-Birkenau. Także miałem okazję go widzieć na własne oczy i widziałem. Szkoda, że nie widziałem nigdy naszego papieża Jana Pawła II, a był w Skoczowie. A ja miałem wtedy 10 roków. Lało wtedy niesamowicie i my nie pojechali. Jaki to był błąd. No niestety. I chciałbym kiedyś pojechać do Watykanu, tam do tej bazyliki, no ale pożyjemy, zobaczymy. No muszę poczekać. Jak się tak bardzo chce strzelać, to nie chcę jadą na Ukrainę. Fajerwerki powinny być zabronione. A jak chcą strzelać, nie na Ukrainę jadą. Do ludzkich mogą strzelać. Cały rok. Już prawie. Żeby skończyć ten burdel, jaki tam jest. Dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Dlatego tym bardziej. Trzeba powiedzieć, żeby ten bajzel na tej Ukrainie się skończył i żeby u nas też bajzli nie było. Zresztą wczoraj w Sylwestra doszło do pożaru na skutek właśnie petard. To, co na poprzednim filmie żeście widzieli, tę akcję strażacką, no to akurat ja nie wiedziałem jeszcze wtedy, o co się rozchodzi. I faktycznie zgorały tu je przy chałupie, bezpośrednio przy jednej z chałup w Ligocie. Z kuli petardy, no to widać, że jest to szalenie niebezpieczne. Z tego, co zaczytał, to ponad 700 pożarów wybuchło w Polsce w Sylwestra z kuli tych pieprzonych petard, więc tak godum, zabronić tego i tyle. Słuchajcie, postanowiłem, że w randonautyce wygeneruję sobie jakiś punkt i może coś się uda. Dobra, no to mamy promień 1,60, zwiększymy go trochę do 2 km. Jako intencja. O, zastanowić się nad intencją. A może radość. O, intencja radość generuje. O, radość. I mamy punkt. Dobra. Punkt jest. Dobra. Ulica Nauku. Rozpocznij podróż. Dziewiętnaście minut piechty. Rozpocznij. Radość. I jademy do punktu. Do punktu, który mi randonautyka wygenerowała.
pytanie tylko, co tutaj się dziwnego wydarzy. Jakieś anomalie tu podobno się odbędą. Anomalia mocy pustki. Przyjechałeś do punktu. Co mamy? Zaorane pole. Czuję żadnej radości mi na nic. Widzicie? Jestem w punkcie. No co? Nic się nie dzieje dziwnego. Żadnego śmiechu nie ma nic. Dupa. No to jestem w punkcie i co? I dupa. Nic się nie dzieje. No wiem, to jest to fałszerstwo, ta cała randonautika. Oczywiście, no, musiałbyś tu wjechać. Nie będę tego robić oczywiście, więc żadnych lalek tu nie widzę. Nic dziwnego się nie dzieje, więc kolejna ściema. Jedynie co to pies jest, ale lalki żadnej nie widzę, chyba że była w tym aucie starym. A więc nie udało się. Jestem w punkcie, czy tu dzieje się zło. Jest centralnie w punkcie. Zło. Jestem centralnie w punkcie. Tu jest zło. Wydarzyło coś złego. Może na mnie czekał jakieś zło. Och, cholera. Faktycznie coś tu nie wyszło. Nic się nie dzieje, jestem centralnie w punkcie, nic się nie dzieje, więc kolejny, gdzie jesteś na miejscu, więc kolejny falstart. Generowałem intencję krzyk, okazuje się, że znajduje się ona niedaleko mojej chałupy, więc to będzie ostatnia intencja na dzisiaj, jeśli chodzi o randonautikę i też ostatni akcent tej rajzy. Więc jadymy w to miejsce i jak na razie ta randonautika to uważam za ściemę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się uda lepiej to zagrać i będą lepsze efekty. Jak widzicie, zrobiłem to po cimoku, więc teraz oczekujemy w punkcie krzyku.
intencja krzyk. Wiecie, faktycznie jakieś dziwne odgłosy dochodzą, ale to nie jest krzyk. A więc zobaczymy do punktu, czy ktoś będzie się dar, ktoś będzie wreszcie. Ropa jeszcze nie jest w punkcie. Totalnie w punkcie i jakoś nikt nie dresie, nie ma żadnego zła. Jakbyście widzieli dokładnie, tak, jest w punkcie. Nic się nie dzieje. Nikt się nie dre. No psy szczekają, a miało być krzyk. Więc nic mordy nie da. Chyba, że ją wreszcie, ale to by nie było spełnienie intencji. Tak, jestem w ostatnim punkcie. Krzyk. I słuchajcie, faktycznie usłyszałem, jak ktoś po kimś tam w rejonie kościoła w Bronowie dar pyska. A więc intencja się spełniła. Wy tego nie słyszycie, musicie to uwierzyć na słowo. Ale faktycznie ktoś wydarł mordę po kimś. Także spełniło się. A tam jeszcze strzelają. Dobra, ja już się wydebrał do chałupy. No, także kończymy rajdę. Czym piesie i do zaś. Ostatnio intencja spełniono, faktycznie. Byłem w punkcie i ktoś dar pyska. Jeszcze raz. Czymcie się i do zaś.